spokojnie, chłodno, bez namiętności. Ci, którzy 6 kwietnia stanęli na scenie Teatru Starego, to ci, którzy doszli do etapu rejonowego 63. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, zwyciężając po drodze w etapie szkolnym i powiatowym konkursu. W Bolesławieckim Teatrze walczyli o finał. Schylone postacie zostaną tak, a my pójdziemy dalej. Rajskie jabłka, co głód cudownie zaspokajają i radość czułą przynoszą. W cień drzew jeść będziemy. Żadnego węża nie będzie. Zostaną pod drzewami, przytulone mocno postacie. A my weźmiemy trochę owoców na drogę i pójdziemy dalej. Ludzi mi nie pokażesz. Nie możesz, a tych, co możesz, nie chcesz czy nie potrafisz, gdy zapadnie noc. Do walki o finał stanęło 26 wykonawców, 18 w kategorii recytacja i 8 w kategorii poezja śpiewana. Recytującym i śpiewającym z uwagą przysłuchiwała się komisja konkursowa w składzie Iwona Florkowska, Dariusz Jaros i Robert Tracz. Dawid, Dawidek, nie chodzi na religię. Zabrzmiało gdzieś na tyłach. A z przodu podchwycono to hasło w nieco zmienionej formie. Dawid, Dawidek, Wejser jest Żydek. I gdy zostało to usłyszane, poczuliśmy do niego zwyczajną niechęć, która rosła w nienawiść za to, że nigdy nie był z nami. Nigdy nie należał do nas. Jak i też za spojrzenie lekko łupiastych oczu, które sugerowały w sposób oczywisty, iż to my różnimy się od niego, a nie on od nas. Ostatecznie przepustkę do następnego etapu otrzymało 9 osób. Nagrody, które są jednoznaczne z kwalifikacją do finału, jury przyznało Marcelinie Skalnej, Wojciechowi Florkowi, Małgorzacie Gliszczyńskiej, Zuzannie Dedek, a także Marcie Bębenek, Natalii Kasak, Jakubowi Naglikowi, Zofii Kołodziej i Wiktorii Świerczek. Honorowe wyróżnienia otrzymały Maja Chyży i Julia Gapska. Finał konkursu odbędzie się 15 maja w sali rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie.